Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Steam Park Rally od wydawnictwa Games Factory Publishing. W zasadzie ta gra ukaże się ze sprawą tego wydawnictwa. Jeżeli wesprzecie ją, no wspieram to. A moim zdaniem jest naprawdę warto. Ja wiem, że wiele osób mówi, że recenzenci dużo lepiej oceniają gry, które są wydawane na wspieram to z jakiegoś powodu, że zależy nam na wydawaniu ciągle nowych gier, żeby było ich jak najwięcej. To nie jest prawda, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Dla mnie to jest obojętne, czy gra jest wydana, nie wydana, czy sam kupiłem, czy od wydawcy. No ale przychodząc do samej gry. Ona naprawdę pasuje mi pod wieloma względami. Pierwsze, co mi się tutaj rzuca w oczy, to jest kwestia wyścigu. Jezus Maria, jaka to jest wielka ulga, że w końcu jest gra o wyścigu, czyli rzeczy, która zawsze była powiązana z grami, z rywalizacją ogólnie rzecz biorąc, a nie jest to wyścig na punkty. Większość gier obecnie wydawanych to jest tak, albo gramy na punkty chwały, albo na punkty honoru, albo na punkty historii, albo po prostu na punkty zwycięstwa. Tutaj macie faktycznie, mimo że jest to gra troszkę taka eurowata przez zarządzanie tymi swoimi kosteczkami, układanie ich u siebie na planszy, to mimo wszystko patrzymy na jakby mapę wyścigu i widzimy, jak przesuwamy się i kto pierwszy dojdzie do mety, ten zostaje zwycięzcą. I to jest takie fajnie odświeżające, tak jak na przykład Lewisa i Clarka lubiłem jako grę strategiczną, która też była wyścigiem. Tu mam troszkę takiego podobnego odczucia, że nie walczę tylko właśnie o punkty, ale żeby być przed innymi. Także kto pierwszy do pewnego pułapu dojedzie, ten będzie zwycięzcą. To jest bardzo fajne. Co do mapy wyścigu, kapitalna sprawa, nigdy dwa razy nie będziecie mieli tej samej trasy. Tutaj układacie sobie te kafelki w jaki sposób chcecie i zawsze w jakiś inny sposób będzie to ułożone. Inaczej będziecie mieli rozłożone te ciężkie punkty, inaczej te fabryki, które pozwalają wam na pozyskiwanie zasobów. Meta będzie troszkę inaczej ułożona. Jeżeli będziecie doświadczeni, to możecie nawet nie grać na tej stronie alpejskiej, a możecie sobie grać na tej zaawansowanej, tej ciemnej takiej, gdzie macie przepaści i bardziej takie zaawansowane zasady. Także tutaj tej regrywalności jest sporo. Macie też właśnie różne postacie, które faktycznie poza tym, że fajnie wyglądają inaczej, tak jak bracia Wright, to też każdy rozpoczyna z troszkę inną maszyną, także ma inne surowce, inaczej troszkę się rozpędza ich silniczek. Także wiele, wiele tutaj rzeczy mi się podoba i naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiliśmy, co jest właśnie dla mnie zaskakujące, bo aż tak dobrej gry się nie spodziewałem. Ostatnio Wiatr, Płaskowe, Minerały od tego samego wydawnictwa oryginalnie recenzowaliśmy, to nam się podobały, ale ta gra zdecydowanie jest fajniejsza dla mnie, przynajmniej pod większością względów. Bardzo fajny klimat przede wszystkim, oryginalny, gdzie macie tych właśnie wynalazców znanych z historii, którzy w takim dziwacznym wyścigu biorą udział. To, że tutaj rozgrywacie wszystkie właśnie tury jednocześnie, przez co nie macie tego downtime'u. Ta gra jest od 2 do 8 osób, gdzie naprawdę, jeżeli wszyscy by znali zasady, to podejrzewam, że nie przebiega to dużo dłużej niż na 2 osoby. No i to jest trochę szaleństwo na 8 osób tak strategiczną grę grać, ale no nie wiem, są osoby, które w kawernę grają na 7 osób i jakoś to u nich działa, także Steam Park Rally też może to działać. Jako malutki minusik faktycznie kwestia zagrywania tych kart. W instrukcji jest wytłumaczone kolejność, jakie zagrywania, bo zagrywacie niby jednocześnie, ale niektóre efekty wymagają tego, żeby faktycznie ta kolejność była. Jest ten znacznik podawany, w instrukcji jest napisane, że faktycznie podajecie znacznik i osoba, która jest na lewo tego znacznika ma pierwszeństwo, ale nie zawsze jest to tak klarowne, jak mogłoby być, ale mimo wszystko nie przeszkadza mi to w ogóle, żeby tą grą się cieszyć. Kwota Early Birds, w jakiej w ogóle będziecie mogli kupić na początku kampanii, jest moim zdaniem kapitalna wręcz w porównaniu z jakością tego wydania. Jeżeli polskie nie będzie odbiegało, no to jest tutaj stosunek ceny do jakości na bardzo wysokim poziomie. Macie chyba 108 kostek, takich tradycyjnych kostek, ale jednak jest ich 108. Dużo fajnych ilustracji unikalnych, dużo zabawy, bardzo fajna mechanika. Tak gra mi się nie podobała od czasu Legendary Alien, którego oceniłem na top. Także nie dziwcie się, że to jest drugi top, jaki przyznaję od momentu, kiedy zacząłem akurat tą nową skalę. Jest to gra, w którą bardzo chętnie będę grał, jak już będę miał swój egzemplarz w języku polskim. Będę chciał zarażyć inne osoby tą grą. I jest to pozycja, która wydaje mi się, że przy większym ograniu nawet może powalczyć o taką moją, wiecie, topową 30, 40 ulubionych gier, a może nawet i 20. Ciężko mi na chwilę obecną powiedzieć, tak czy inaczej, top oznacza to, że czuję tutaj potencjał do jakby
znajdowanie się na mojej liście i tematycznej, i ulubionych gier w ogóle. Także naprawdę do polecenia. Jeżeli zastanawiacie się nad wsparciem, rzućcie okiem na przykładową rozgrywkę. Tam pokazałem dwie pełne tury, jak to przebiega, jak wygląda ten draft, jak wygląda budowanie maszyn. Także naprawdę zachęcam, żeby przynajmniej rzucić okiem i zastanowić się nad tym zakupem. Wydaje mi się, że będziecie zadowoleni. A na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.